Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z gry Terraria. No i oczywiście standardowo zaczynamy w miejscu, gdzie jest nasz spawn. Jest noc. Plan na dzisiejszy odcinek? Nie mam pojęcia. Wiecie co, zamknę tylko sobie drzwi. One się same z jakiegoś powodu nie zamknęły. Przeżyłem już dwa Blood Moony. I próbowałem zbudować sobie domek na pustyni, ale na razie nic z tego nie wyszło. Mogę wam tylko pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Miało to wyglądać jak kaktus, ale chyba nie wyszło. No i tyle, nie? Ewentualnie wrzucę w tym momencie jakieś wstawki z tego, co budowałem, jak przeżywałem Blood Moona. Jeżeli wrzucę, to właśnie teraz. Właściwie w tym odcinku myślę, że po prostu pozwiedzamy sobie podziemia, bo potrzebuję jak najwięcej rzeczy znaleźć nowych. A że jest noc, to nic innego mi nie przychodzi do głowy, jak po prostu zakopanie się gdzieś głęboko, zaszycie się gdzieś w kanałach, jakichś tunelach, o podziemiach, w jaskiniach i przeszukiwanie. I przeszukiwanie wszystkiego nowego, co tam można znaleźć. Chętnie bym znalazł jakieś właśnie pajęcze legowiska, bo bym wtedy mógł zrobić sobie z pajęczyny jakąś pajęczą zbroję. Lecimy tutaj jeszcze niżej, jeszcze niżej, jeszcze niżej, bo tam też były tory kolejowe, które oczywiście... No i tutaj trzeba sobie niestety porozświetlać, bo poprzednio tego nie zrobiłem. Mamy jakiś domek, w którym to już byłem. A tutaj mamy coś ciekawego. I tego nie widziałem. Więc trzeba by było zebrać te fanty, które tutaj są. Tu są rubiny, widzę jakieś. Ametysty. I tyle, tak? No trudno. Zawsze coś, zawsze coś. Tutaj widzę jakieś ciekawe. Domek. O, widzicie, ile tych domków tu jest. No już kopiemy w takim razie. Ups.
tutaj widzę czegoś pełno. Ametystu. Bardzo dobrze. Będziemy mogli hak zrobić. Słyszę. Słyszę robala. I po nim. Ok. No i jest git. O, jaki piękny domek. Duży dosyć. Mamy tutaj dużo, dużo kobłebu. I bierzemy wszystko. O kurde. Nie mogę zejść. Holender? Niedobrze, gdzie jest mój w ogóle ptaszek? Zniknął. A nie mam tej laski ze sobą. O, niedobrze. O, niedobrze. No dobra. Tak, w takim razie ty musisz... Hop, zginąć. I po. Tego nie potrzebuję, ale bym sobie wziął... Bym sobie wziął to. Dobra. Ciemno. Mamy jeszcze jedną skrzyneczkę. Mamy pajączka, którego trzeba się pozbyć. Nie pajączka, co ja mówię? No chodź. Ma odrzut, więc jest dobrze. I co my tutaj mamy? O, przywoływaczkę. Pięknie, pięknie, pięknie. Tego już nie potrzebuję. Tego nie potrzebuję. I tego nie potrzebuję. A te rzeczy sobie wezmę. No nie, no jest git. Ile mamy teraz 19, więc będę mógł najprawdopodobniej sobie zrobić hak ametystowy. Co mnie cieszy. Złota już nie trzeba zbierać, bo ja jestem złoty chłopak. Więc ja mam złota, ile tylko będę chciał. No i tylko trzeba teraz pomyśleć, co robić z tego wszystkiego, co my mamy. Wiadomo, chciałbym znaleźć... Chciałbym zrobić hak, potrzebuję... lepsze miecze, zbroje... Czyli norma. O! Łupi kuszyn. O, tego długo nie miałem. Słuchajcie, trzeba wywalić jakiś sand. No, proszę, brakowało mi tego. Super, dobra, a teraz tak. Co to jest? Chyba nic. No ale cóż, warto sprawdzić. Nie topisz, pa. Unicorn chyba nie potrzebujemy. Trzeba będzie też iść do dżungli w ogóle pozwiedzać. Aha, właśnie chciałbym jeszcze coś zobaczyć. Bo wiecie, kusi mnie to, że mam mało tego materiału. Mam jeden szafir. No dobra, zobaczmy. No nie, tak, tak to nie wyjdzie. Chyba. Będzie trzeba sticky bomb zrobić jednak. Ok. I tutaj przykleić. No i zobaczymy. Co to jest za materiał? To jest chyba... Nie mam go? Gdzie on się podział? Czy ja jestem ślepy, czy ja nie mam tego, co zebrałem właśnie? Czy to zniknęło? Nie, no tu jest. Crimtine, o. Dobra. Co ja nie muszę? Nie, nie potrzebuję tego. To może sobie leżeć. A mogę to zasadzić? Tutaj coś świeci. Jeszcze jedną bombę. Ups. Rozwali czy nie? Tak, rozwali. Spoko. Jeszcze tak.
Chciałbym zobaczyć, co to tutaj świeci. Ametyst. No i brawo. 20. Z tego może coś można zrobić. Crimson Orb. Crimtine Orb. Na pewno będzie fajne. To z tego się chyba spluwę robi, z tego jak się nie mylę. Ale trzeba iść w dół. Jeszcze pójdziemy w dół. Dzisiaj będzie odcinek właśnie zwiedzania podziemi. A jeżeli macie jakieś pomysły, proszę was. Jeżeli macie jakiś pomysł na odcinek, chcecie, żebym coś zrobił, naprawdę, napiszcie. Bo... bo naprawdę to się przydaje. Ja tworzę tą serię nie tylko dla siebie, ale i dla was. Dla tych ludzi, którzy chcą to oglądać. Więc jeżeli macie jakieś pomysły, no po prostu dajcie znać. Ja chętnie się do nich ustosunkuję. Tutaj nic nie ma oprócz... oprócz... jakiegoś salamandry jakiejś. Dużo dosyć tych salamandr jest tutaj. To jeszcze zabiorę też, a czemu nie? Już zbieram. O. I robimy. No, zbieramy. Się zawsze przyda. Dobra. Też chcesz walczyć, to chodź. No chodź, chodź, chodź. No i po was. Dobra. Tutaj widzę, że byłem. Ten domek najprawdopodobniej zwiedzałem zalany. No na 100% go zwiedzałem. Pytanie, czy ja do niego się dostanę? Czy ja przejdę? Na pewno przejdę, bo tutaj już byłem. Ale czy ja mam... świetliki mam. Dobra. Byłem na 100%, tutaj jest pusto, jest stół tylko. Dobra, i jesteśmy tu. Tutaj nigdzie nie można umieścić. O, tutaj coś jest. Uuu, ile ametystu. No to się przyda. No to wiemy, co robić. Wiemy, gdzie kopać. Musiałbym mieć szybszy. Ale z ametystu zrobię sobie haka na 100%. Bo się przyda. Oraz użyję... W końcu czekam, aż spadnie ten meteoryt. Chyba, że spadł już, a ja po prostu nie zauważyłem napisu. Tak jak ostatnio mówiłem wam, że być może spadł, a ja nie zauważyłem tego. Bo z tego, co zazwyczaj jest, to powinien w nocy spaść. No chodź. Dobra. No i kopiemy sobie ametyst. Przyda się jak najbardziej. Będziemy mieli dużo już tego ametystu. Będziemy mogli go sobie zapoznać się z nim. Nie mogę tutaj, przecież tu jest dziura jakaś, widzę. No i git. Dobra. Pokop sobie tutaj.
A nie, myślę, a nie, jest na dole tam coś. Ups. No to dynamit użyjemy. Mogę zrobić sticky. A to chyba... A nie, jest, tutaj jest. Był. Dobra. I weź to. Rozwal. Do wody, żeby było bezpiecznie. Wow. Nie no, tam nic nie ma. Ups, nie tak chciałem. Bo zginę. Tam nic nie ma. Dobra. Ups, tu. I wykopiemy się. I lecimy wyżej. Wracamy. Tutaj mamy jakiś hak. On się przyda do robienia. I czego ja nie potrzebuję? No szkła, plate, złota. Nie za bardzo. Widzicie, podczas Blood Moona dostałem to. Ej, tego szkła nie potrzebuję. Dobra. No dobra, słuchajcie. Troszeczkę eksploracji było, wracamy na powierzchnię. Jest dzień. Musiałbym zostawić te wszystkie rzeczy, które mam w skrzyneczce. Trzeba zbudować domy, bo nasi przyjaciele potrzebują miejsca do zamieszkania. Trzeba rozpoznać w ogóle to. Potrzebujemy 15, już mamy wszystkie i teraz z tego możemy robić sobie, co tylko nam dusza podpowie. A więc, muszę wziąć, gdzieś postawiłem mój crafting table, ale nie wiem gdzie. Miałem go przy sobie, ale później wyrzuciłem chyba i nie mam pojęcia, gdzie go zostawiłem. Ups, będę musiał zrobić nowy. Najprawdopodobniej. Drewienko i z niego się zrobi crafting table. Chyba, że tutaj gdzieś zostawiłem go, ale raczej... O, ja to... O, i mamy super muzyczkę, która jest bardzo przyjemna dla ucha. I git. I teraz tak, hack chcemy zrobić. Tak jest. Mamy ametystowy armor, 3 defensa, no pięknie. Co jeszcze można zrobić z ametystu? A zapytajmy Cola, niech w końcu się poczuje do czegoś pewny. Słuchajcie, możemy zrobić ametystową rope, ametystowy gemcorn, ametystową staff, ametystowy gemspark block, wow. Dobra, dobra. No i... Face. A, to trzeba meteorat bar. A co to jest? Ametystowy gemlock. Gemlock, dobra. Ja bym to chciał zrobić. Ile tego potrzebuję? Jeden i jeden. Wiecie co? A może dzisiaj zajmiemy się... Coś mi teraz świta, co bym chciał zrobić. Ale to tylko i wyłącznie, jak znajdę więcej... minerałów. 100 z tego, co się można zrobić jeszcze, ale to trzeba było zobaczyć, ile tego mam. To muszę nosić przy sobie i od razu zaznaczyć, że to musi być dodatkowe przecież miejsce w ekwipunku. I teraz tak, tutaj mamy 10 takich, 3 takie, 2 takie, 5 takich. Takie. Mamy 2 te emeraldy, więcej emeraldów. Brakuje chyba jednego, żeby rozpoznać. Chyba tak. Gem... Takie mamy. Amber Game Core. Diamond Game Core. Ametystowe. Czy ja widzę... Crimson Touch. To, czy to nie potrzebuje? Wiatr się zbybrał.
Nie widzę więcej żadnych. A to w ogóle dlaczego? To nie jest to samo, nie. To jest Crimson Block, a to jest Crimson Ore. Dlaczego tego nie używam? Też przecież jest ważne. No i Musket Balls to bym musiał gdzieś schować do ammo. I zrobić z tego o wiele więcej. Dobra, a teraz tak. Tutaj nic już nie mam, co potrzebuję. Tutaj też nie. Jeszcze zobaczymy, co mamy na dole. I nie widzę żadnych kryształów, więc moi drodzy, ja bym musiał, żeby zrobić duplikację, to już mam ametystowe. Ile potrzebuję? 15, 15, 15. Jednego mi brakuje, a tych po 5. Czyli też nie mogę. Ale dobra, zróbmy 5 takich. Mam akurat 5, resztę mogę schować. Wszystkie inne mogę schować. Będę musiał sobie porządki zrobić, ja jestem właśnie taki strasznie nieuporządkowany. Często u mnie brak jest miejsca w ekwipunku. Często u mnie wszystko jest wszędzie, w każdej skrzyneczce coś innego. Znaczy jest wszystko właśnie pomieszane. Chciałbym kiedyś zrobić z tym jakiś porządek, ale nie wiem, czy potrafię. Noże mi niepotrzebne. Weźmy sobie to. A tu mam miejsce przecież. I okej, słuchajcie, i teraz muszę poszukać, gdzie mam jeszcze kasztany. Przecież ja gdzieś chowałem. Są 13, ja potrzebuję tylko 5. I wytworzę to. Okej. Kasztany schowiemy. I zapoznamy się z tworzeniem ametystowych kasztaników, żołędzi, czy czegoś tam. I zobaczmy, jak to będzie w ogóle wyglądać. Haha. Słuchajcie, ale ja nawet nie mam zapoznanego z kamienia. Mi się wydaje, że miałem kamień gdzieś poznany. Z tego, co się dowiedziałem, to kasztany, to kasztany buduje się, sadzi się na kamieniu. Czyli te wszystkie lasy takie kryształowe, czy jak to nazwać, można po prostu posadzić na kamieniu. Ja za cholerę nie widzę już teraz kamienia. Ja wiem, że mam, ale oczywiście nie wiem gdzie. Wy pewnie widzieliście. Ale mnie nie uprzedziliście. Nie no, musi być. Przecież ja miałem tego, no właśnie, pełno. Dobra, chodźmy go tutaj, bo mnie denerwuje. Posadźmy sobie na próbę te 5 drzewek. O, i można zamieniać, tak? Dobra, zobaczymy, jak to, co z tego wyrośnie. Okej. O, i jest. 4 posadziłem. Jeszcze jedno mogę posadzić, więc... A tutaj nie mogę z jakiegoś powodu. Będzie młot potrzebny. Ale będzie można go tutaj posadzić, zobaczmy. Ten tak trochę w oddali. Zobaczymy, co z tego urośnie. I słuchajcie, no na 100% spadł ten meteoryt, bo w końcu... No w końcu... znaczy, może nie spadł, ale już powinien. Dlatego też
Tylko że ja nie świecę. Ja jestem. Jest noc. Ja nie będę. Nie będę widoczny. Gwiazdka spadła, słyszałem. Ale gdzie? Pytanie, tutaj spadła. I kolejna. Sobie rozświetlam w ten sposób krainę. I dojdę do swojego budyneczku kaktusowego, który właśnie wygląda w ten sposób. Wow! Dziwna pogoda. Ach, tu mam mój ten. Taka pogoda troszeczkę niebezpieczna. No okej. No i tak wygląda mój budyneczek. Na razie on jest praktycznie jeszcze nie ukończony, jak widać, same ściany, które ja chyba zmienię, bo to tak wygląda troszeczkę, nie powiem jak co. Chyba zrezygnuję z kaktusa. No widzicie, sobie zjadę powolutku. Nie wiem, czy to przypomina kaktus, czy nie. Może. No zobaczymy. Dobra, w następnym odcinku będziemy budować, albo nawet poza odcinkiem postaram się zbudować, jeżeli będę miał ochotę. A jak nie, to na razie trzeba będzie... I tak muszę coś zbudować małego, no przecież nasz wędkarz musi się wprowadzić. Mamy też mnóstwo innych NPC-tów, które czekają tylko na zamieszkanie z nami. A więc może po prostu poza odcinkiem wybuduję coś fajnego i spotkamy się wtedy, zobaczycie, jak to wszystko wygląda. A w takim razie w tym odcinku to będzie już wszystko. Taka krótka eksploracja podziemi i tyle. Słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie, moi drodzy, za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, zachęcam Was do tego. Trzymajcie się, moi drodzy, cieplutko. Ja się chowam do domku, bo pada. I teraz też mi będzie przynajmniej ciepło. Do następnego. Pa, pa!